don't we? I'll do my best. Molesworth Station. Krowy przez następne 80 km. Ale tutaj mamy jedną sporą krowę, więc właśnie chwali się chują. Dziennik pokładowy, dzień pierwszy. Przejechane jakieś 109 km z Blenem do Cop Cottage, który jest na trasie po Molesworth Station Road. Tutaj w oddali Molesworth. Widoki nie najgorsze. Droga świetna, pogoda dopisała. Pierwszy dzień. Kuchnia szefa na dzisiaj poleca kuskus, kabanos, chlebki czosnkowe, a na deser orzech. Rzeczy się suszą, nie wiem, jak zbity.
dzisiaj witam w moim domku, w którym musiałem wszystko zmieścić, ponieważ pizgazłem. I co? No i wypadła mi piątka dwa razy podczas jazdy. No, miałem jedno spotkanie bliskiego stopnia z autem z naprzeciwka, ale nic się nie stało. Sama droga tutaj do jeziora Taylor, mega wypas. Za mało robiłem zdjęć, za mało nagrywałem, ale może na powrocie coś się uda. Zacznę długo myśleć o spakowaniu, rozpakowywaniu się. Na tych szutrach ubitych strasznie łupię tym zawieszeniem, no ale co zrobić, taki motocykl. No i co, dojechałem nad Lake Coleridge. Miało nie padać do popołudnia. Kłamali. Ale chociaż pięknie jest ta droga do tego jeziora, po prostu tak odizolowana. Epicka, po prostu ciary na plecach. Patrzcie na to. Nic tu nie ma. Góry, pola i pastwiska. Przejechane 135 km. Factory Road mega. Dojazd Arthur's Pass mega, ale
było tak jak teraz. Wiecznie i deszczowo. Tam tu jest pas, śmieszna miejscowość, tam dwa sklepy przy drodze, camping, stacja. Ale camping był słaby, więc wróciłem się tu kontakt kolejny. No i tak to wygląda. Jutro West Coast. Który jest bardzo ważną częścią maoryjskiej mitologii, który wygląda mniej więcej tak, ciemny zielony, robią z tego biżuterię w Nowej Zelandii. West Coast, baby. Drugi tydzień podróży, jedziemy z tym koksem. Motyl zostawiony z dobrymi ludźmi. Idziemy patrzeć na ludowiec Józefa. Ale lipa z tymi lodowcami. Jednego prawie nie ma, a drugi trzeba oglądać z 20 km, bo droga zamknięta. Na GoPro będzie dużo widać. Ale duży ten lodowiec. Wylądowałem na plaży, na miejscówce. I jest to mega po prostu. Przypadkiem lądujesz w jakimś miejscu, nawet nie wiesz gdzie jedziesz i takie zaskoczenie. Byłych takich jak najwięcej pozytywnych.
Hello. Hello, how are you doing? Good. Here's mine, isn't it? Nobody's left it there, yeah. Righty. $9.28. There you go. Tricky with gloves on, huh? Do you need a receipt? I'm good. Thank you. Thank you. See ya. Dzień numer 10, przejechane 320 km z Gile Spice Beach. Pojechałem dalej zachodnim wybrzeżem, pojechałem do Jackson's Bay za hast. I co? Chyba najlepsze kawałki proste, jakie do tej pory jechałem przez las. Ani aparat, ani nic nie odda po prostu tego, jak tutaj jest. Jak się jedzie, jaki to jest ogląd dookoła tego wszystkiego. I jak przeglądam filmy i zdjęcia, to ani trochę nie oddaje tego, jak tutaj się jest. Obrazy piękne, tylko te cholerne muszki. Tysiąc. Mały trekking w pełnym stroju motocyklowym. Jezioro Hawea, które graniczy z jeziorem Wanaka. Właśnie sobie dzisiaj tutaj śpię nad tym jeziorem na spoko kempingu. No i co? Widoki mówią same za siebie w zasadzie. Więc nie będę się tutaj rozgadywał. Thank you.
prostu taki upał jest dzisiaj, że szkoda gadać. Miejmy nadzieję, że już teraz tylko w dół. Thomson, Gorge, słońce, otwieranie bramek, pierwszy przejazd przez strumyk, znaczy taki poważniejszy, a jestem w Aleksandrze, wypoczynamy przez przyczepy, naczepy, rozpakowuję się już chyba z godziny, nienawidzę się rozpakowywać i pakować. Otago, trochę jak Molesworth, tylko że po asfalcie, dużo mniejsza wegetacja, większe przestrzenie, bardziej płasko, ale i tak są wzgórza, jutro chyba Nevis. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nic, wracam do ogarniania się. To mi zejdzie pół dnia i noc przez to. No i zaczyna się! Nevis Road! Wyboiście, ale pięknie! Tak się bierze kąpiel. Wody po kolana.
dwa tygodnie w drodze, ponad 2000 km szału nie ma, ale dobrze jest. Zajechałem do Arrowtown, do małego miasteczka, które kiedyś było garnięte gorączką złota. I wygląda ono z góry w ten sposób. Nie najgorzej. To na dzisiaj to chyba tyle. Dobry dzień. Deszcz przepizgało mnie, wszystko przemoczone, schnie właśnie, motocykl sobie stoi w deszczu, ale przynajmniej to miejsce, w którym tutaj jestem, w Kinloch, jest bardzo skrzętne i zostaję tutaj na dwie noce. Miejmy nadzieję, że jutro się uda coś poeksplorować, zobaczymy jak to będzie. Ciągle pada.
fun ride on the bike, eh? So have you done it before? No, that's the first time. Just you wait, man. Yeah. The other side, oh, beautiful. Like it's so big that you can't fit it in a picture. Yeah. Once you exit the tunnel, the other side is just mental. It's like Norway. Blake, have a good one. Go on. You too, brother. I'm here, bro. See you, bro. Have a good ride. Yeah, you too. Oglądaliście Awatara kiedyś? GoPro w ogóle nie da rady, jakie to jest piękne. To jest tak piękne. Japa się cieszy. Jak to jest piękne, to się w głowie nie mieści. I oto jest Milford Sound, proszę Państwa. Nie wiem, czy najpiękniejszy widok, jaki zobaczyłem w życiu. Jest przejazd 210 km i ogólnie już biegło ponad 3000. Ciężko się było rozstać z Milford Sound. Pojechałem do Tyanał. Nad jeziorami Mavora. Mega nudne 40 km po żwirze. Jeszcze tak trochę poziarnisty. Ciężko było zapaść trakcję. Chyba z 7 campingów, masa motocykli. We'll be right back.
wiecie, jaki jest problem z Nową Zelandią i pięknymi miejscami? Wszędzie są te cholerne muszki. Jezioro jest piękne, ale pojadę nad inne jezioro. Jem sobie śniadanie, Admonowaj. Idzie deszcz, ale w sumie nieważne. Jestem w Invercargill. Poszukałem dzisiaj miejsca, gdzie mogę kupić nowe opony. Bo opony obecnie nie mają się już za dobrze. Nie zostało za dużo bieżnika. Muszę ogarnąć nowe opony tutaj. Bo te na pewno mi nie wystarczą na kolejne tam 3000 km. Byłem w 5 chyba serwisach, nigdzie nie mają opon. Znowu w tym stylu. Zamówiłem nowe opony w jednym ze sklepów. Prawie nie pospałem. Pizga oczywiście. Jak pizgało. Powłóczę się po mieście i tyle. Które mają po, nie wiem, ile metrów, dużo metrów. Takie Catlins w pigułce. Tysiącletnie lasy, zielone wybrzeża, piesczyste plaże, kamienie. Piękna pogoda!
stronę do pumpy zbiornika. Było dosyć kamieniście. Ten zbiornik bardzo ciekawy. Dużo takich blaszanych naokoło wszędzie. Było parę takich momentów, gdzie no, było dynamicznie. Bardzo ciekawe formacje skalne w sumie. Super miejscówka. Bez zrobienia. Nawet na 250. Couldn't get a much better day, could you? Yeah. No i jestem przy jeziorze Pukaki, a tam wielka góra, którą ją widać z prawej strony, to jest Mount Cook, najwyższa góra w Nowej Zelandii. Bardzo jasne odcienie wyspiego. Pięknie jest, no. Pięknie jest. Już powoli wracamy do domu. Thank you.
30. Cały dzień dzisiaj podążałem w stronę Mount Cook. Teraz jestem najbliżej, jak mogę być. Miesiąc w drodze. Stamtąd przyjechałem tą drogą, tam jest camping w Hooker Valley, tu jest jezioro Hookera, tu jest Mount Cook, tu jestem ja. Takie widoki z 1400 metrów, a ponad połowa drogi za mną, 400 jeszcze. Dosyć stromo i ślisko, sporo ludzi kamyków, ale do ogarnięcia, w butach do biegania, nie ma nic lepszego. Takie widoki z Milford. Tak wygląda mapa. Thank you.
Tak mniej więcej wygląda bank Peninsula, czyli ładna zatoka, górki, 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 jedzie się cały czas pod górę, a potem się wjeżdża cały czas w dół do kolejnej zatoki. Ładnie. Zachodnie wybrzeże po raz drugi, ale tym razem to jest jakaś dżungla na Hawajach, a nie Nowa Zelandia. Pięknie. Przynajmniej motocykl się domyje. Przejechane prawie 300 km, większość w deszczu. I
I wylądowałem nad jeziorem Rotoroa w takim śmiesznym hostelu. Nazywają je Boutique Backpackers. To jest po prostu pokój w garażu. Pokój w garażu. No, ale przynajmniej rzeczy schną. Tego to się nie spodziewałem w nocy. Całe 3 tygodnie później Cape Farewell. Stinky. Yeah. All of the above.
All right. Let's get some beers open. That's all that hard. Oh, I need something different. Dziennik pokładowy, wpis ostatni. Co? Jestem w domu. Powinienem to nagrać wczoraj, ale jak przyjechałem, to zagadaliśmy się, siedzieliśmy przy Jacku Danielsie i tak jakoś zeszło. Co, jakieś małe podsumowanie tego wszystkiego? 41 dni w drodze, niecałe 7000 km przejechane. Honda dała radę, co tu dużo mówić. Nie było idealnie, ale nigdy nie będzie, nigdy nie jest. Zawiozła mnie w miejsca, które chciałem zobaczyć przez całą południową wyspę, bezpiecznie. Co, chyba czas się rozpakować w końcu.